W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 276 osób, które ukończyły 100 lat życia. To 239 kobiet i 37 mężczyzn. Najstarsza kobieta i najstarszy mężczyzna ukończyli w zeszłym roku 108 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca stulatkom świadczenie honorowe. Jest to świadczenie przyznawane przez prezesa ZUS. Jubilat nabywa uprawnienia do wspomnianego świadczenia w momencie ukończenia 100 lat życia. Świadczenie nie jest jednorazowe, ale wypłacane jest co miesiąc. Od daty przyznania wynosi ono 100% obowiązującej w danym dniu kwoty bazowej. A od 1 marca 2024 roku świadczenia nowo przyznane wynoszą 6246 zł i 13 groszy. Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat życia dla osób pobierających emeryturę lub rentę z ZUS rozpatrywane są z urzędu. To znaczy w celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku. Natomiast w przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub innego organu emerytalnego, prezes zakładu podejmuje decyzję przyznającą na wniosek zainteresowanego. Oznacza to, iż wniosek o przyznanie świadczenia honorowego powinien złożyć sam zainteresowany lub jego ustawowy przedstawiciel lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub ustnie zgłoszone do protokołu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie kserokopię paszportu i odpisu skróconego aktu urodzenia.